ten wakacyjny cykl był taki, że mówię Państwu o książkach w atrakcyjnych okolicznościach przyrody, czyli wakacyjnych. No ale tak się na razie nie złożyło. Ten pierwszy odcinek nagrywam dla Państwa absolutnie nie w wakacyjnych okolicznościach przyrody. Pomyślałam sobie również, że w tym pierwszym odcinku chciałabym Państwu zaproponować książki, które właściwie moim zdaniem powinno się czytać latem, na wakacjach, kiedy mamy trochę więcej czasu, czyli wcale nie książki lekkie, łatwe i przyjemne, tylko te, na które no zazwyczaj w ciągu roku nie mamy już siły, bo jesteśmy zbyt zmęczeni po całym długim dniu pracy, żeby jeszcze czytać taką bardzo poważną literaturę. Więc oto moje pomysły na ten pierwszy raz. Najpierw taki pisarz norweski. Per Petersson. Nie wiem, czy ja bym w ogóle sięgnęła po jego książkę, gdyby nie czyjaś rekomendacja. Nie zgadzam się, to książka, która opowiada o spotkaniu po latach dwóch przyjaciół z dzieciństwa. Jest to książka o takim momencie granicznym w życiu ludzi, o pewnym wydarzeniu, które determinuje to, kim jesteśmy później. Jest to też książka o przemocy w rodzinie, braku miłości. Jest to też książka, moim zdaniem, pisana w bardzo charakterystyczny dla wielu skandynawskich autorów sposób, czyli w pewien taki chłodny emocjonalnie sposób. Ja to akurat bardzo lubię, nie tylko w kryminałach ze Skandynawii. Ten emocjonalny chłód tak naprawdę daje bardzo dużą siłę. Myślę, choć jest to pierwsza książka Pera Petersona, którą przeczytałam, myślę, że nie jest to jego książka ostatnia, zwłaszcza, że kilka z nich w Polsce już mamy. Kolejna książka, którą koniecznie chciałabym Państwu polecić, to książka, która nosi tytuł Przeprawa, moja podróż do pękniętego serca z Syrii. O tej książce było swego czasu dosyć głośno. Samar Yazbek jest pisarką i dziennikarką, która uciekła z Syrii, która do Syrii wraca. Wraca do swojego kraju rodzinnego, który jest krajem rozdartym wojną. Razem z nią podróżujemy do ludzi, którzy żyją na wojnie, do ludzi takich jak ja, czy pani, czy pan, zwykłych ludzi, rodzin z dziećmi, właśnie dzieci, postaci dziecięce są straszliwie przejmujące w tym dokumencie. To są ludzie, którzy żyją na co dzień pod ostrzałem artyleryjskim, pod bombardowaniami, którzy jednakowoż jakoś próbują sobie radzić, choć to wydaje się w ogóle niemożliwe. Yazbek spotyka bardzo różne osoby, spotyka bojowników, no, dokumentuje tę wojnę, postawy, losy, zwyczajne życie. Dla mnie to jest niesamowicie mocna książka. Co więcej, jest ona opatrzona absolutnie wybitnym wstępem Piotra Balcerowicza, który laikom objaśnia, o co właściwie tam chodzi. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób wojna w Syrii, ten konflikt, który rzutuje naprawdę na nasze życie, tu i teraz, wydaje nam się, że to jest gdzieś daleko, ale ten konflikt naprawdę wpływa na to, co dzieje się w Europie. On wyjaśnia, dlaczego tak jest. Myślę, że to jest naprawdę książka, na którą warto znaleźć w wakacje czas. Wiele się dowiemy, wiele zrozumiemy. Chciałabym też Państwu przypomnieć, bo na pewno doskonale go znacie, ale chciałabym Wam przypomnieć na takiej wakacyjnej właśnie fali o Orhanie Pamuku, jednym z moich ulubionych autorów. To jest ta sama książka, ta po turecku, ta po polsku, czyli Stambuł, wspomnienie miasta. Po turecku, bo kiedyś łudziłam się, że nauczę się dobrze tego wspaniałego skądinąd języka, ale się nie nauczyłam, umiem niewiele, wszystko już zapomniałam. Także teraz czytam go już tylko po polsku. Stambuł, wspomnienie i miasto to jest taka trochę sentymentalna może opowieść o tym jednym z najpiękniejszych moim zdaniem miast świata i o tym jak ono się rozwijało, jak dojrzewał w tym mieście Orhan Pamuk, pochodzący też z bardzo szczególnej stambulskiej rodziny. Trochę tęsknię za Stambułem, dawno tam nie byłam. Ostatnie wydarzenia, czyli zamach na lotnisku Atatürka, też niewątpliwie jakoś przywołały do mnie to miasto. A poza tym dostałam taką książkę, Stambuł był baśnią, Mario Leviego. Bardzo jestem ciekawa tej książki. Właśnie zaczynam ją czytać. Wydaje mi się, że bardzo warto, ale o tym będę mogła Państwu powiedzieć dopiero za czas jakiś, jak widzicie,
Jest to książka raczej z gatunku potężnych. Tyle na razie w tym pierwszym odcinku wakacyjnych poleceń książkowych BookBooka. Zapraszam za tydzień. Ja w międzyczasie życzę Państwu oczywiście, jeśli jesteście na urlopie, to wspaniałego urlopu, a jeśli nie jesteście, to tego, żeby czas do tego urlopu jak najszybciej Wam minął.